Cześć moi drodzy, tutaj Bartek i witam was w pierwszym odcinku naszej nowej serii na naszym kanale, którą zatytułowałem Co w anime piszczy. Będzie to swoisty przegląd anime, tytułów, które są emitowane obecnie, tytułów, które będą emitowane za jakiś czas i może coś jeszcze, może przeglądu anime, które są oceniane najlepiej lub najbardziej wyczekiwanych. W każdym razie, jak widzicie, znajduje się na stronie My Anime List i właśnie za pośrednictwem tej strony będziemy robić przegląd. Uprzedzam od razu ewentualne jakieś pytania, czy My Anime List mi za to płaci, to od razu mówię, że nie, chociaż byłoby bardzo miło, dlatego to robię na stronie My Anime List, ponieważ jestem użytkownikiem tej strony już prawie 4 lata. Staram się tę stronę wspierać, bardzo mi też My Anime List pomaga przy okazji przygotowywania materiałów o anime. Też jeszcze za jej pośrednictwem i to w sumie przede wszystkim poznałem całkiem sporą grupę osób z różnych krajów. Właściwie wszystkie osoby, które poznałem są i z którymi rozmawiałem, przeprowadzałem dużo rozmów, są spoza granic naszego kraju. Także jestem z tą stroną związany, jest moim zdaniem ona kapitalna i zdecydowanie to najlepsza strona z anime, jaka istnieje od lat, jaka istnieje obecnie i prawdopodobnie jaka będzie kiedykolwiek istnieć. Pomysł w ogóle na tę serię, jeszcze tak słowem wstępu zanim przejdziemy, kiełkował mi już od jakiegoś czasu. Chciałem właśnie stworzyć taką serię, za pośrednictwem której bym prezentował wam jakieś ciekawe anime, które się pojawią. Stwarzałoby to też okazję na to, żeby poznać wasze zdanie, na jakie anime najbardziej czekacie. I chciałem też, żeby to była seria na luzie, żebym jakoś nie musiał poświęcać dużo czasu na realizację tych odcinków. Wiecie, jaką formę przybrałem, jeśli chodzi o inne materiały na naszym kanale. Przyznaję, że trochę to czasu zajmuje, a chciałem właśnie zrobić coś takiego, właśnie tak jak powiedziałem, bez może jakiegoś większego przygotowania, jakoś tam bardzo profesjonalnie, po prostu mój głos, to co widzicie na ekranie i tak by to wyglądało. I dzisiejszy pierwszy odcinek, jeśli wam się spodoba, to będzie bardzo miło, na pewno jeszcze będę przypominał o tym, żebyście się wypowiadali, ale pierwszy ten odcinek podzielę na trzy części. Rzucimy okiem na anime, które są emitowane obecnie. Ja już zrobiłem taki przegląd i powiem o tych anime, które mnie osobiście najbardziej ciekawią, które będę chciał obejrzeć. Drugą część poświęcimy na przyjrzenie się anime, które dopiero się pojawią za jakiś czas w sezonie jesiennym. I na koniec myślę, że rzucimy okiem na 50 najbardziej wyczekiwanych tytułów anime. Nie wiem, czy muzyka nie gra za głośno. Trochę ciszę. Ta piosenka, ten utwór jazzowy, pamiętam, wykorzystałem w filmie o Bakemonogatari. No i z takim, powiem, entuzjazmem przystąpiłem do nagrywania, także zaczynamy. Anime, które jest emitowane obecnie od 23 lipca, to Shingeki no Kyojin Season 3. Sezon trzeci Shingeki no Kyojin. Nie ma tutaj jakiegoś opisu. Może to i dobrze. Jeśli ktoś ogląda moje wcześniejsze filmy na temat anime, ten pewnie wie, że ja za anime biorę się wtedy, kiedy to anime będzie ukończone. I tak samo będzie w wypadku Shingeki no Kyojin. Tutaj nie mam jeszcze informacji podanej, ile odcinków będzie miał Shingeki. To się okaże. Na naszym kanale znajdują się dwa filmy właśnie dotyczące Shingeki. Jeden film o pierwszym sezonie,
drugi o drugim. I obydwa sezony naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie. Mam nadzieję, że sezon trzeci też tym oczekiwaniom sprosta. Chyba się nic nie stanie, jak tutaj pokażę fragment może tej zapowiedzi, która prezentuje się całkiem nieźle. Tutaj mamy nową postać i osobiście nie wiem, kto to jest. Nie śledzę mangi, też staram się unikać jakichkolwiek informacji, jakichkolwiek spoilerów. Tak się zastanawiam, czy ja w ogóle pamiętam, jak drugi sezon Shingeki się skończył. Pamiętam te główne wydarzenia, ale ostatniej sceny, czy coś takiego, nie bardzo. Mikasa, Levi, którego za dużo nie było w sezonie drugim, a jest to jedna z ulubionych postaci ludzi z tego uniwersum, miłośników anime. Ja osobiście nie należę do jakichś wielkich zwolenników Levi'a. Moją ulubioną postacią jest na pewno Armin. Myślę, że zdecydowanie. Byłem też kiedyś wielkim fanem Mikasy. Ale jakbym miał wybrać moją ulubioną postać, to byłby to Armin. Także na pewno zwracam uwagę tutaj na Shingeki no Kyojin. Podejrzewam, że całkiem spora grupa osób, podejrzewam, że są wśród was te osoby, oglądają Shingeki no Kyojin sezon trzeci, może też planują, także na Shingeki warto zwrócić uwagę. Jest trzeci sezon Overlord. Ja osobiście nie widziałem ani pierwszego sezonu, ani drugiego. Jest emitowany od 7 lipca, ma mieć 13 epizodów. Wybaczcie. I to anime dzieje się w świecie gry. Ja osobiście, jeśli chodzi o anime dziejące się w świecie gry, no to od razu mam wrażenie, że za głośna jest ta muzyka. Te piosenki nie są, różna głośność jest z tych utworów, więc chyba tutaj będę ściszał, pogłaszał w razie czego. Jeśli chodzi o anime w świecie gry, no to od razu podejrzewam, że w większości was przed oczami staje Sword Art Online, SAO, które oglądałem praktycznie 4 lata temu. To były w ogóle początki mojej takiej pasji anime, kiedy byłem naprawdę wyrozumiały, jeszcze nie byłem aż tak wymagający jak teraz, nie miałem chyba jeszcze tego gustu aż tak wyrobionego i pamiętam, że pierwszy i drugi sezon SAO naprawdę mi się podobał, a teraz podejrzewam, że jeszcze po obejrzeniu tego filmu Sword Art Online, oj, zapomniałem tytułu. Jest w każdym razie materiał na naszym kanale, w którym opowiadam o swoich spostrzeżeniach i film mnie naprawdę zawiódł, a zapowiadał się całkiem nieźle. Także to jest jedyne anime dziejące się w świecie gry, jakie oglądałem, jedyna seria. Overlord też w tym świecie gry się dzieje. Tutaj głównym bohaterem jest Momonga. Tutaj czytam, co się dzieje w pierwszym sezonie. I on chyba, Momonga commands his loyal servants to help him investigate and take control of this new world. Także chyba planuje przejąć świat gry, w której ugrzązł. Tak mi się wydaje. W każdym razie, jeśli chodzi o Overlorda, ja osobiście nie planuję sięgnąć po to anime, przynajmniej w najbliższym czasie. Też myślę, że ono jest jednak skierowane do młodszych widzów. Także jeśli ktoś z was ogląda Overlorda, to zapraszam, dajcie znać, co sądzicie. Chciałem jeszcze przybliżyć wam Hataraku Saibo. To jest ciekawy pomysł. Mi to anime przypomniało od razu o takiej bajce, która była emitowana w telewizji w czasach mojego dzieciństwa, Było sobie życie. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ to anime, o, ten utwór rozpoczyna właściwie każdy mój film o anime i kończę. Uwielbiam ten kawałek, który leci teraz w tle. This is a story about you, a tale about the inside of your body.
Czyli tak, poczekajcie, jeszcze tutaj rzucę okiem, o komórkach, o białych i czerwonych krwinkach, które, jak wiadomo, mają dużo pracy w naszym ciele. Tutaj za wiele na ten temat nie ma, jest po prostu życie, ale jak życie czerwonych krwinek, białych krwinek, nawet tutaj na podstawie mangi, nawet mamy tutaj bohaterów, nie wiem, czy to nie są czasem główni bohaterowie, Hakekuyu u 1146 i to jest biała krwinka, i Sakaguyu AE 3803, no i to jest czerwona krwinka. Ciekaw jestem tego tytułu, może kiedyś obejrzę. Nie zajmuje może jakiegoś bardzo wysokiego miejsca, nie ma jakiejś takiej wspaniałej oceny, ale tutaj opinii ludzi te cztery całkiem niezłe, więc tak zwracam na to uwagę, bo to na pewno coś nowego też mi właśnie przypomniało o tej bajce Było sobie życie, które naprawdę w ciekawy sposób opowiadało o naszym ciele, o naszym organizmie. Wiadomo, że skierowane właśnie do młodszych widzów, 5, 6, 7-latków. Grand Blue to jest na pewno anime, które ja będę chciał obejrzeć. Pierwszy raz usłyszałem o Grand Blue, właściwie o mandze, która ma naprawdę dobre oceny na MyAnimeList. Jest nawet lista top manga. Nie będę jej teraz przeglądał. Kiedyś myślę, że to zrobimy, jak wam ta seria będzie się podobać. Także to na pewno obejrzę. Głównym bohaterem jest, tego anime już wam mówię, Iori Kitahara, student pierwszego roku, który poznaje starszych od siebie kolegów, z tego co udało mi się przeczytać. Ma też kuzynkę Chise Kotegawę i ci koledzy namawiają go do imprezowania. Wybaczcie. Namawiają go do imprezowania i tak się chyba zaczyna jego życie, mam wrażenie, pełne przygód. Możemy rzucić okiem na zwiastun. Chyba nie powinno być tutaj problemu. Rzućmy sobie okiem na zwiastun. Nie ma angielskich napisów, także trochę słabo. Ale chciałem wam pokazać, co to mniej więcej, jak to wygląda. Chyba był w samych majtach pod uniwersytetem. Jeszcze sprawdzę, jakie studio robi to anime. Powiem wam, że osobiście nie jestem fanem takiej kreski. O, to jest chyba właśnie ta Chisa. Nie jestem osobiście za wielkim fanem takiej kreski, ale ja nie przywiązuję, jeśli też oglądaliście moje wcześniejsze filmy, nie przywiązuję aż tak ogromnej wagi do animacji. Ale fanem takiej kreski osobiście nie jestem. Rzućmy okiem, jakie to studio? Zero G. Powiem wam, że tak mi raczej nic nie mówi, co oni stworzyli. Jest Grand Blue. To chyba stosunkowo nowe studio. Widzę, że za bardzo takich tytułów flagowych nie ma. No, znaczących. No, tak, to musi być dosyć nowe studio. I najlepsze jest właśnie póki co Grand Blue. Włączmy muzykę. Włączmy jeszcze od początku. Tak mi się ten utwór podoba. Także Grand Blue na pewno bym obejrzał. Manga też ma, jak wspominałem, kapitalne oceny. Więc, no tak, jeśli obejrzę Grand Blue, to na pewno materiał o tym anime na naszym kanale się pojawi. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na parę tytułów, a jednym z nich jest Fully Coolly Progressive, czyli chciałem powiedzieć kontynuacja, chociaż to nie jest typowa kontynuacja. Fully Coolly oglądałem ponad 2 lata temu. Szalone anime, które nie zrobiło na mnie jakiegoś większego wrażenia.
Kapitalna muzyka, chyba to był największy atut dla mnie tego anime. Utwory zespołu, jejku, ja mam sklerozę, The Pillows, po prostu kapitalne. I to jest anime, które było emitowane między, widzicie, 26 kwietnia 2000, 16 marca 2001 i teraz po 17 latach pojawiła się kontynuacja przygód bohaterki Haruko Haruhary i zwrócił uwagę, że naprawdę dużo ludzi było zainteresowanych tym, co się będzie działo w tym anime, czy będzie nawiązywać poziomy do Fuli Kuli, ale z tego co widzę to nie. 3612 miejsce to jest bardzo, bardzo niska lokata. A jeśli chodzi o fabułę, główną bohaterką nie jest ten chłopak, którego poznaliśmy w Fuli Kuli. Jak on się nazywał? Naota chyba, tak? Naota. Tylko nastolatka. Ojejcie, nie mogę wypatrzeć. Hidomi, tak? Hidomi. Hidomi natrafia na Haruko. Tam jest konflikt pomiędzy Medical Mechanica i Fraternity. Atakują miasto właśnie Hidomi, pojawia się Haruko jako chyba jej nauczycielka i podejrzewam, że rozpoczyna się szaleństwo. No, oceny są słabe. Jestem bardzo ciekaw, co wy sądzicie o Fuli Kuli, Fuli Kuli i Fuli Kuli Progressive. Bardzo mnie to ciekawi, dajcie znać. Tak jak jeśli chodzi o mnie, w Fuli Kuli nie zrobiło nam jakiegoś wielkiego wrażenia, szaleństwo mnie przytłoczyło, trochę fabuła mnie rozczarowała, ale muzycznie było naprawdę, naprawdę dobrze i tak patrząc po ocenie, po miejscu w tym rankingu, to chyba jedno z największych rozczarowań anime roku 2018, to chyba możemy o tym tak powiedzieć. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to anime mnie zaciekawiło, Banana Fish. Banana Fish. Głównym bohaterem jest chłopak Ash Lynx, który jest mordercą. Jego szefem jest jakiś przyjemniaczek Papa Dinogolzine. Ten Ash ma, widzę, 17 lat. Jakiś sekret wyszedł na światło dzienne i natrafia na, tu podejrzewam, że się akcja nabiera rozpędu, i aż natrafia na Eiji'ego Kamurę, jakiegoś fotografa, i chłopaki się przypadkowo spotykają i pewnie akcja nabiera rozpędu. Anime ma 24 odcinki, studio MAPPA, czyli studio, które odpowiada za Zankyu, właśnie, niedawno zamieszczałem film o Zankyu. O Zankyu, Kakegurui, Yuri no Rice, Inuyashiki, Sakamichi Apollon, jedno z moich ulubionych anime. Także to może być naprawdę interesujący tytuł, zresztą cena, miejsce całkiem niezłe. Gatunki: akcja, przygoda, dramat, shoujo. I może to być tytuł za który się wezmę w przyszłości. Chciałem jeszcze chyba wam wspomnieć o dwóch albo trzech tytułach. Jednym z nich jest Tenro Sirius de Jega. Nie jest to może jakiś tytuł, za który ja osobiście się wezmę, ale czekajcie, ściszę może troszkę muzykę, bo coś tak za wyraźnie słyszę, jakoś zrobiło się całkiem plażowo ze sprawą tych rytmów. Już początek września, powrót do szkoły, co po niektórych na pewno czeka, także no ale czemu nie posłuchać sobie letnich przebojów. Tutaj akcja rozgrywa się w 1906 roku. Grupa ludzi Jeges, to po niemiecku Jäger to myśliwy, to też z Shingeki no Kyojin. Eren Jäger, właściwie jeden z trójki głównych bohaterów. Tak właśnie, grupa Jäger, którzy polują na wampiry.
I natrafią na chłopaka Julii, known as a werewolf, czyli on jest wilkołakiem, który chce się zamścić na wampirach, ponieważ zaatakowali jego wioskę. I wygląda na to, że oni chyba łączą siły, żeby te wampiry złapać. Rzućmy okiem chwilę na ten zwiastun. Interesująca animacja. Też jak mowa o wampirach, to od razu przypomniał mi się kapitalny film Vampire Hunter D. Z roku 2000, jeśli się nie mylę. Za dużo w sumie nam ten zwiastun nie pokazał, jakby się tak zastanowić. Jakoś tak wiele. Studio PA Works, no to jest uznane studio. To jest uznane studio. Angel Beats, jedno z dla mnie przełomowych anime. Shirobako, film o Shirobako, znajduje się na naszym kanale. Nagino Asukara. Tak jest, czyli studio naprawdę niezłe. O, też Hanasaku Iroha, też miałem przyjemność oglądać ten tytuł. Także to jest kolejne anime, na które chciałem zwrócić uwagę, które jest emitowane obecnie do 27 września. Tenro Sirius Deiega. I słuchajcie, tuż powoli się zbliżamy do końca, czy się nie zbliżamy? Chciałem chyba jeszcze wspomnieć o czterech tytułach. Ja chyba w ogóle tego nie będę montował, tego odcinka. No zobaczę, może będzie jeden taki długi. Asobi Asobase to jest historia o trzech koleżankach. Trzech koleżankach widziałem już wcześniej ten zwiastun. Jakoś on mnie osobiście nie porwał, ale chciałem właśnie zwrócić też waszą uwagę na niego. Ta blondynka jest chyba... Czekajcie... tak, ona przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, a jedna z tej trójki, czyli chyba Kasumi... Zdaje mi się, ma problemy z językiem angielskim. I to jest tak jakby chyba punkt wyjścia. To jest życie po prostu tych trzech koleżanek. Gatunki komedia, dramat, szkoła, anime szkolne, także podejrzewam, że nie powinno brakować śmiesznych sytuacji. Kreska nie bardzo, powiem wam, że mi się podoba. Nie jest to tytuł, za który osobiście raczej się wezmę, ale chciałem zwrócić na niego waszą uwagę. Oceny tutaj ma całkiem niezłe i tradycyjnie dajcie znać, jeśli ktoś z was to ogląda. Free Dive to the Future. Free miałem przyjemność oglądać 2 lata temu. Nie miałem przyjemności oglądać filmów, które się pojawiły. To jest trzeci sezon, który się dzieje, z tego co rozumiem, po akcji filmów. Tutaj się w ogóle pojawia postać Asahi Shina. Ja tej postaci nie pamiętam. W 2 sezonach on się nie pojawiał. Gdzieś to musiał się pojawić w filmach. I to jest chyba jakiś znajomy z dzieciństwa Haruki. Zobaczmy. Haruka studiuje w Tokio, spotyka Asahiego po jakimś tam czasie. Makoto ma jakiś... Zresztą Makoto to była moja ulubiona postać, pamiętam. Pracuje, by osiągnąć swój cel. Rin has an unexpected meeting in Sydney.
Tak, tak, to, tak wygląda. Punkt wyjścia, 12 odcinków. Z racji tego, że free oglądałem, nie byłem może jakoś bardzo zachwycony tym tytułem. Nie jest to, jeśli chodzi o anime sportowe, nie jest to jedno z moich ulubionych anime, ale podejrzewam, że po to sięgnę. Chyba jednym z takich, tak jak sobie przypominam, jednym z dla mnie z największych atutów free były postacie. Pamiętam, że może za Haruko nie przepadałem, ale polubiłem całkiem, pamiętam, Makoto, Nagisę też, Rin nawet był ciekawą postacią, także to był chyba tak w miarę największy atut. No i też cel, spełnianie marzeń, ja zawsze na to zwracam uwagę, lubię takie anime. Jojo no Kimyu no Bouken Ogon no Kaze, nie, Ugon no Kaze. To jeśli chodzi o obecnie emitowane anime na My Anime List numer jeden, ja z Jojo jeszcze nie miałem przyjemności się zapoznać. Czytałem informacje trochę na temat pierwszego sezonu, to jest sezon wcześniejszy. Możemy do niego sobie przeskoczyć. To jest sezon drugi. Chwila, tak? Jak było sezon drugi? A to nie jest sezon pierwszy. Też czasami z tym nazewnictwem jest różnie. To jest sezon pierwszy. Jojo no Kimyu na Bouken. Głównym bohaterem, z tego co przeczytałem, jest Joseph... Joestar? Chyba tak powinno się wymawiać. Tak, to jest anime, akcja, przygoda. Słuchajcie, tutaj przeczytam. Chodzi o jakąś maskę. I wychodzi na to, że właśnie z tego co rozumiem, Joseph może tylko pokonać jakiegoś tajemniczego Pillarmana. Jeszcze jest to wmieszany Dio Brando, który z tego co wiem jest głównym antagonistą, przynajmniej pierwszego sezonu, nie wiem czy całej serii. Także to anime sprawia wrażenie takiego naprawdę napakowanego akcją, w którym się bardzo dużo dzieje. Także serio Jojo myślę, że kiedyś się zapoznam. No i ostatnim tytułem, jakim chciałem wspomnieć, jest Gintama. Shirogane no Tamashii Hen Kohan Sen. Jest to już sezon... Czekajcie, to już będzie ósmy sezon Gintamy, w którym ma się zakończyć ARK, który się rozpoczął w sezonie czwartym, który zajmował znaczną część sezonu piątego. Na naszym kanale znajduje się film o czwartym i piątym sezonie Gintamy. Nie zdziwię się, jeśli to będzie ostatni sezon Gintamy i pewna epoka się skończy, na pewno dla mnie, ale nie wykluczam też, że pojawi się jeszcze jakiś sezon, może jakiś film. Zależy, jak zakończy się właśnie ten cały ARK. Jeśli on się zakończy w taki sposób, że będzie stanowił kapitalne zakończenie, to niech tak będzie. Jeszcze nie wiem, jak tam się przedstawia sytuacja z mangą. Także to też, no zawsze jak się Gintama pojawia, to Gintama nie zawodzi, więc to też obecnie jedno z najlepiej ocenianych, najlepszych anime, które są emitowane. Także tak to wygląda. Przedstawiłem wam anime, które są obecnie emitowane, które mnie osobiście najbardziej ciekawią. A teraz pozwólcie, że rzucimy okiem na anime, które dopiero się pojawią w sezonie jesiennym. Jednym z takich tytułów jest Sword Art Online Alicization. Sword Art Online Alicization. Fabularnie, tak jak przeczytałem ten opis, nie wygląda to źle. Tradycyjnie dzieje się w świecie gry. Kirito właśnie trafia do świata gry. I natrafia na chłopaka, który się nazywa Eugeo. I on jest NPC-em, czyli postacią właśnie z gry, ale wykazuje emocje tak jak my.
I Kirito łączy siły z Eugeo i próbują się z tego świata gry wydostać i natrafiają na dziewczynę, czy dobrze widzę? Przypomina sobie wspomnieniu Kirito widzi kogoś innego niż Eugeo, tylko jakąś blondynkę. No wygląda to nieźle, ale nauczony doświadczeniem właśnie w związku z tym filmem Ordinal Scale, który też w sumie prezentował się całkiem nieźle, a film mnie bardzo zawiódł. Tutaj jakichś wielkich właściwie oczekiwań nie wiąże z tym tytułem. Ale zobaczmy. Za wiele tutaj póki co nie zostało nam pokazane. No i też tak raczej postaci nie będą wyglądać. Eugeo, Kirito. To właściwie wyglądają jak postacie z mangi. No nie wiem, no osobiście nie sądzę, żebym po to anime sięgnął w najbliższym czasie. Na pewno sięgnie po nie mnóstwo osób. Sword Art Online ma wielu zwolenników, właściwie taką samą też liczbę przeciwników, więc no zobaczymy. Jestem też ciekaw, czy osoby, które nie lubią tej serii, Sao ich zawiodło, czy postanowią po te anime sięgnąć. Fairy Tail, ostatni sezon Fairy Tail. Osobiście to jest seria, której ja jeszcze nie oglądałem. Były już dwa sezony. W roku 2014 zaczął się sezon drugi, składający się ze 102 odcinków, a sezon pierwszy, jeśli się nie mylę, w 2009 roku, tak, i aż 175 odcinków. Jeśli chodzi o fabułę, to te osoby, które nie wiedzą, koncentruje się anime na grupie właśnie zatytułowanej Fairy Tail, której przewodzi bohater o imieniu Natsu Dragnell. Jest tam jeszcze Erza Scarlet, Grey Fullbuster, Lucy Hertfilia, Happy, to są chyba główne postacie Fairy Tail. Ta grupa, tak podejrzewam, że się powiększa. Natsu Dragnell próbuje odnaleźć Smoka i Gnela. To podejrzewam, że jest główny cel jego w ogóle może w pierwszym sezonie, ale tak jak mówię, nie oglądałem Fairy Tail, nie czytałem mangi, za wiele na ten temat wam osobiście nie powiem, ale wiem jedno, że Fairy Tail 2018 jest zdecydowanie jednym z najgorętszych tytułów, jakie mają się w tym roku pojawić. Tak się zastanawiam, czy włączyć wam teaser, czy nie będzie tam ewentualnie jakichś spoilerów, jeśli ktoś by chciał oglądać. Tu właśnie mamy Lucy, to jest Erza, tak, jakieś postacie, które pewnie oni poznali na dalszej drodze. Nie wiem, czy już też nie jestem, kto by zabrzmi, za stary na tego typu anime. Też ma całkiem sporo odcinków, a ja lubię się zagłębić w świat anime, oglądać właściwie dany tytuł jednym ciągiem, a jeśli pierwszy sezon masz 175, to naprawdę musiałbym je mocno zainteresować. Póki co anime, które miał najwięcej odcinków, jakie widziałem, to pierwszy sezon Gintamy 201. No to wybitny sezon. Chciałem jeszcze zwrócić waszą uwagę na Tokyo Ghoul Re, drugi sezon.
Nie ma tutaj jakiegoś opisu. Ja osobiście, jeśli chodzi o Tokyo Ghoula, też jeszcze nie widziałem żadnego sezonu. Tokyo Ghoul Re był emitowany w tym roku, 3 kwietnia 2018, 19 czerwca. Ocena i pozycja w rankingu niezbyt dobra, tak samo niezbyt dobra ocena drugiego sezonu. A jeśli chodzi o pierwszy sezon, który ja kiedyś na pewno obejrzę, to jeśli chodzi o fabułę, w Tokio pojawiają się postacie ghoule, które żywią się ludzkim mięsem i chyba mogą przyjmować postać ludzką, i głównym bohaterem jest Ken Kaneki, nieśmiały student lubiący czytać książki, i on zostaje w ten świat guli wciągnięty. W sumie o Tokyo Ghoulu, o Tokyo Ghoul myślałem już od jakiegoś czasu i po to anime też na pewno sięgnę, jak będę miał ochotę. Też jestem, w razie czego tak powiem, jestem takim gościem, że nie sięgam po anime, bo trzeba, a nie czuję za bardzo na to jakiejś ochoty. Muszę po prostu naprawdę chcieć mieć na dany tytuł chęć i myślę, że na Tokyo Ghoula chęć na pewno będę miał prędzej czy później. Zwrócę jeszcze waszą uwagę na anime Toaru Majutsu no Index 3, to jest trzeci sezon tego anime. O tej serii wyłącznie słyszałem, także przeskoczmy do jakichś informacji o sezonie pierwszym. Tutaj ludzie dysponują różnymi umiejętnościami i niespotykaną umiejętnością dysponuje główny bohater, czyli Touma Kamijo, czy dobrze wymawiam? Coś takiego. I on ma moc Imagine Breaker. I potrafi chyba wyłączać czy pozbawiać innych ludzi ich umiejętności. I kurczę, zapomniałem, Touma, tak? Touma natrafia na dziewczynę, która się nazywa interesująco Index Liborum Prohibitorum. Młoda dziewczyna, która zapamiętała jakąś księgę czarów i różne organizacje na nią polują, a chłopak stara się jej pomóc. Wydaje mi się, że to też jedno z bardziej wyczekiwanych anime sezonu jesiennego. Tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o Yagate Kimi ni Naru, czyli romansie pomiędzy dwiema dziewczynami. To już samo w sobie jest dosyć w miarę oryginalnym pomysłem. Ciekawe, jak to będzie poprowadzone, czy będzie poprowadzone, czy to będzie historia dojrzała, czy może nie do końca, czy pewne wątki, na które w takiej historii koniecznie chciałbym zobaczyć, czy one w niej będą zawarte. Jeśli to anime okaże się być naprawdę dojrzałe, będzie miał dobre oceny, właśnie opinie, które będą zachwalać jej tego tytułu dojrzałość, to ja na pewno po nie sięgnę. Yagate Kimi ni Naru, tak, na pewno to zrobię, ale jeśli okaże się, że nie do końca jest to anime dojrzałe, nie będzie jakiś dramatów, konfliktów, może zwrócenie uwagi na zagadnienie na temat orientacji seksualnej, to nie wiem, czy po to anime sięgnę. Jeszcze przeskoczę i chciałbym powiedzieć jedną rzecz i chyba ją powiem. Jeśli chodzi o sezon jesienny, póki co, to czekam, słuchajcie, chyba najbardziej na te dwa tytuły. Na dwa anime sportowe, czyli Tsurune Kazemai Koko Kyo. O kurczę, Kyudobu. Kazemai Koko Kyudobu. To jest, słuchajcie, anime o chłopakach, którzy uprawiają łucznictwo. Głównym bohaterem jest Minato Narumiya.
uprawiał ucznictwo w czasach swego gimnazjum, ale wydarzyło się coś niespotykanego, jakieś wydarzenie i zrezygnował ze sportu i teraz w liceum poznał nowych chłopaków i chcą założyć drużynę. Wybaczcie, chcą założyć drużynę i walczyć o zwycięstwo w turnieju prefektury. Osobiście jestem wielkim fanem, to już chyba wspominałem wcześniej, że jestem fanem anime, w którym i to też anime sportowych, w których ludzie łączą się, chcą spełnić swoje marzenia. Tak właśnie było w wypadku Kuroko no Basuke, czy przede wszystkim w wypadku Haikyuu. O, też materiały na temat trzech sezonów Haikyuu znajdują się na naszym kanale. To tak gwoli informacji dla osób, które jeszcze ich nie widziały, to jeśli ktoś nie widział, to zapraszam. Także ja osobiście jestem fanem i myślę, że po ten tytuł sięgnę, zobaczymy, jakie będzie miał oceny i mam nadzieję, że nie będzie się koncentrował tylko na tym wątku ściśle sportowym. To mi właśnie też przeszkadzało w wypadku Kuroko i Haikyuu, że one koncentrowały się w 100% na sporcie, a nie na przykład na wątku miłosnym, nie na jakichś innych zainteresowaniach tych postaci, nie na jakichś problemach, czy to rodzinnych, czy szkolnych. Tego mi właśnie brakowało, troszkę takiego większego elementu dojrzałości. Rzućmy okiem na ten teaser. A ja się napiję wody, pozwólcie. To jest chyba właśnie główny bohater i tutaj jego kumple. Podejrzewam, że jeśli chodzi o skład tej ekipy, to będzie raczej taki tradycyjny, jak można spotkać w anime. Zawsze się musi trafić jakiś, o właśnie, już widać po minie, jakiś trochę gburowaty, arogancki chłopak. Musi być ktoś zabawny. Musi być ktoś po środku, tak jak właśnie, jak on się nazywał? Minato Narumiya. Także ten zestaw raczej jest niezmieniony od lat. A drugim anime, na które czekam bardzo i mam spore właśnie takie nadzieje w związku z nim, a może na ten nawet tytuł czekam bardziej niż na ten wcześniejszy, to Kaze ga Tsuyoku Fuiteru. I to anime, które wyjdzie spod skrzydeł Production IG, to wyjdzie już niedługo, bo w październiku, czyli studio, które wyprodukowało m.in. Haikyuu. Zresztą widać, że ta kreska jest mocno haikyowa, że tak powiem. O, włączmy jeszcze raz. Będzie opowiadać los dwóch chłopaków, którzy uprawiają biegi długodystansowe. Dwóch chłopaków na siebie wpada. O, teraz weźmy głośniej. Dwóch chłopaków na siebie wpada. Chcą założyć. Chcą z innymi chłopakami wystąpić w Hakone Ekiden Marathon, ale się okazuje, że chyba tamta grupa nie ma za bardzo doświadczenia i właśnie tylko ci dwaj główni bohaterowie, czyli Haiji i Kakeru, oni mają tylko takie umiejętności. To podejrzewam, że oni właśnie są na plakacie. Może wyjść z tego coś naprawdę niezłego. Production IG pokazało właśnie, że ze sprawą Haikyuu, że potrafią tworzyć dobre anime sportowe opowiadające w dobry sposób właśnie główny wątek sportowy. Nie do końca, to już moja taka osobista opinia, potrafię opowiadać o innych rzeczach, o tych właśnie wątkach, tak jak powiedziałem, na przykład wątek miłosny, jakiś wątek problemów rodzinnych, czy coś w tym stylu. Chciałbym, żeby właśnie było to może zawarte w tym anime, ale też jeśli Kaze ga Tsuyoku Fuiteru jest skierowany do młodszych osób, a widzę, że właśnie do 13-latków albo starszych osobników, to niestety może tego nie być, ale może w razie czego ten wątek sportowy mi to
Mitos rekompensuje. Więc tak, to są tytuły, na które, które się jeszcze nie ukazały i na które czekam, czekam najbardziej, czyli jeszcze raz Sword Art Online, Alicization. Tak, czekam najbardziej, no na to może nie do końca, ale na które też zwracam uwagę. Fairy Tail 2018, Tokyo Ghoul Re, Second Season, Toaru Majutsu no Index 3, Yagata Kimi ni Naru. Mam nadzieję, że tutaj te moje oczekiwania zostaną spełnione. Bardzo bym tego chciał, żeby to było dojrzałe anime, dojrzała historia. Tsurune, Kazuma i Koko, Kyudobu. I właśnie ostatni z tych tytułów, czyli Kazega Tsuyoku Fuiteru. I na koniec już widzę, że ten odcinek będzie trwał około 30 minut. Rzućmy okiem, słuchajcie, na 50 najbardziej wyczekiwanych z serii anime. Nie będę oczywiście o każdym opowiadał bardzo dużo, tylko tak przelecimy tę listę. One Punch Man 2. To mnie w sumie nie dziwi. Pierwszy sezon spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ja jeszcze One Punch Mana nie widziałem. Kiedyś pewnie nadejdzie na to czas. Patrzcie, na drugim miejscu Sword Art Online, Alicization, Evangelion 3.0 plus 1.0. Jestem wielkim fanem Neon Genesis Evangelion i serii, i filmu Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion. Nie widziałem trzech filmów odświeżonych jeszcze, na pewno kiedyś to zrobię, aczkolwiek nie sądzę, żeby te filmy chociaż w połowie dorównywały The End of Evangelion. To jest zdecydowanie jeden z najlepszych filmów anime, jaki w życiu widziałem, i w ogóle jeden z najlepszych filmów bez podziału na jakiekolwiek kategorie. Code Geass, Fukatsu no Lelouch. Code Geass widziałem, chciałem sobie przypomnieć i kiedyś wam o tym opowiedzieć. Code Geass, nie wiem czy dobrze, Geass? Nie, Geass, chyba jakoś tak się powinno wymawiać. Jest to film wyczekiwany, nie dziwię się. Made in Abyss, second season, pierwszy sezon wzbudził wielkie zainteresowanie. Mob Psycho, Fairy Tail, Dungeon, Dungeon Nidai wo Motomeru Noa Machigateiru Daro ka second season. To jest anime. Nie widziałem pierwszego sezonu. Jaki tam jest tytuł po angielsku? Is it wrong that I want to meet you in a dungeon? Czy to coś złego, że chcecie spotkać w lochach? Niezły tytuł. Już może nie będę patrzył, co tam dokładnie chodziło. W każdym razie głównymi bohaterami był chłopak i dziewczyna. Właśnie gdzieś się chyba w lochach spotkali. Nie pamiętam, jaki już był tam cel ich wędrówki. Tokyo Ghoul, Re-Zero, Kara Hajimeru, Isekai Seikatsu, Memory Snow, odcinek OVA. O pierwszym sezonie opowiadałem na naszym kanale, także w razie czego zapraszam. Kakegurui, second season, Fate Stay Night Movie, Heaven's Feel, Lost Butterfly. Z tym uniwersum będę się musiał kiedyś zapoznać. Zdecydowanie to jedno na pewno z tych uniwersum, które mnie bardzo interesują już od jakiegoś czasu, ale zawsze jakoś inne anime mnie interesują bardziej i wreszcie po to nie sięgam. Date Life, Third Season, Toaru Majutsu no Index 3, Violet Evergarden Movie. To tak może powiem, wyprzedzając trochę fakty, że obejrzałem, niedawno ukończyłem Violet Evergarden i na kanale na pewno pojawi się materiał, w którym opowiem o tym anime. Grisaya to mi za wiele nie mówi. Nie wszystkie tytuły coś mi mówią. O, tutaj Fate Stay Night Movie, Heaven's Feel 3, Dragon Ball Super, Broly. O Dragon Ballu kiedyś może przygotuję materiał, bo to anime mojego dzieciństwa, ale nie będę się zagłębiał, bo się mogę rozgadać okrutnie na temat Dragon Balla. I też może powiem, dlaczego Dragon Ball Super nie sięgam po to. Też może o tym powiem. Tutaj tytuły, które za wiele mi nie mówią. O Konosubarashi Sekai ni
Ojoj, Shuku Fuku Wo, czyli w skrócie Konosuba, to też anime, które w ostatnich latach sporo namieszało. Tak samo chyba, ale nie w takim stopniu jak Bungo Stray Dogs First Season, to znaczy, że Bungo Stray Dogs trochę namieszało, ale nie tak jak Konosuba. Tutaj te tytuły też mi za wiele nie mówią, ale za to dużo mi mówi Steins Gate. Anime, które jest stale emitowane. Czemu ja nie wspomniałem o Steins Gate? To mi się jakoś na tej liście nie pojawiło. Pierwszy sezon Steins Gate to jedno z najlepszych anime, jakie ja w życiu widziałem, które planuję w tym roku sobie przypomnieć, a na pewno przypomnieć, jeśli będę chciał obejrzeć Steins Gate Zero. Tutaj mamy odcinek OVA. Steins Gate Zero zbiera bardzo dobre opinie, ale nie tak wybitne jak pierwszy sezon, co jest w sumie zrozumiałe, bo Steins Gate to zdecydowanie jedno z najlepszych anime w historii pod wieloma względami. Yuri no Ice, The Movie, Ice Adolescence, film Psycho Pass, to też jeden z tytułów, który koniecznie będę chciał obejrzeć, które mam nadzieję, że dostarczy mi może takich uczuć zbliżonych do Cowboya Bebopa, jednego z moich ukochanych tytułów. Zobaczymy. Made in Abyss, dwa filmy. Tylko pytanie, czy te filmy będą kontynuacją wydarzeń drugiego sezonu, czy może te dwa filmy kumulują w sobie wydarzenia z pierwszego sezonu, czy jeden film z pierwszego, drugi z drugiego. Tutaj dokładnie tego nie wiem, już nie będę sprawdzał. Natsume Yujincho film, to też jest obok uniwersum Fate, jedno z tych uniwersów, które będę chciał na pewno się zagłębić. No tyle tych wspaniałych serii anime, tak mało czasu na to wszystko. Shirobako Movie, seria Shirobako osobiście nie do końca mi zachwyciła, o czym wspominam właśnie w swoim filmie. O, tutaj znowu Dungeon Nidai film. Tam seria, tutaj film? Nie, tam też był film, czyli dwa filmy z tego uniwersum. O, ciekawy tytuł. Popu te pipiku. Aż muszę kliknąć. I te dwa tytuły osobiście mi za wiele nie mówią. A co to jest to? Potu pepe piku. Ale nie sądzę, żeby to było anime. Ciekawa kreska, żeby to było anime dla mnie. No dobrze, moi drodzy. Na tym będziemy kończyć. Akurat wybrzmiewa ta piosenka, która z reguły u mnie kończy anime. Tak z kolei wygląda 50 najbardziej wyczekiwanych na dzień dzisiejszy anime, które mają się pojawić. I na pierwszym miejscu znajduje się One Punch Man 2 z wyraźną przewagą nad Sword Art Online Alicization. To słuchajcie, moi drodzy, będziemy ten odcinek kończyć. Ja go raczej nie będę jakoś za bardzo montował, zostaję go w takiej formie, jaka jest. I pozwólcie, że skieruję do Was parę słów, parę próśb. Jak zawsze zapraszam Was, i w tym wypadku podwójnie, do wypowiadania się na temat tego odcinka, co w anime piszcze, czy Wam w ogóle ten pomysł na taką serię się podoba, czy podoba Wam się taka forma, czy nie za długi był ten odcinek, czy jakoś tam nie przynudzałem. Może chcielibyście, żeby te odcinki, na przykład następny, trwał 15 minut, żebym nie opowiadał o tylu tytułach. Zapraszam Was bardzo do komentowania, wypowiadajcie się ewentualnie, co Wam się podobało w tym odcinku, co Wam się nie podobało, co chcielibyście, żebym zmienił. Zapraszam Was bardzo do tego i zapraszam też Was bardzo do wypowiadania się, na jakie anime sezonu jesiennego czekacie najbardziej, jakie anime, które są emitowane obecnie, właśnie oglądacie, co Wam się podoba, co Wam się podoba mniej. Gorąco do tego zapraszam. Dajcie też znać, czy korzystacie ze strony MyAnimeList, czy poznaliście na niej jakieś osoby. To też mnie bardzo interesuje. I to tak myślę, że chyba wszystko.
chyba będziemy na tym kończyć, także zapraszam Was do wypowiadania się jeszcze raz na temat pomysłu na tę serię, jak to Wam się podoba. Podejrzewam, że jeśli te głosy będą całkiem pozytywne, no to powinienem nagrać kolejny taki odcinek. Tylko zastanawiam się w ogóle, o to też do Was pytanie kieruję, jeśli Wam się ten pomysł podoba, jak często chcielibyście, żebym opowiadał o anime, które się pojawią. Chociaż to też nie musi być tak, nie musi się koncentrować tylko na wokół anime, które się pojawią, ale możemy też zrobić przegląd najlepszych anime w historii, najbardziej lubianych postaci, najbardziej interesujących mang. Mi się wydaje, że jeśli drugi odcinek by się pojawił, to chyba nie wcześniej niż za 2 tygodnie, prawda? Że jednak nie ma sensu też tak aż tak przesadzać. Może co 3 tygodnie, a może w ogóle co miesiąc, czyli następny by się pojawił jakoś w październiku. Jeśli macie jakiś pomysł też w tej kwestii, jakieś odczucia, to dajcie znać. Mi się wydaje, że nie częściej niż co 2 tygodnie, a może co 4 tygodnie by było optymalnie. No to jeszcze zobaczymy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kurczę, się nagadałem, aż mnie trochę gardło rozbolało tego mówienia, ale oczywiście nie szkodzi. Jeszcze raz, dziękuję Wam za uwagę, polecam stronę My Anime List, naprawdę jest świetna, jeśli chodzi o szukanie jakichś nowych tytułów, poznawanie nowych osób jest naprawdę kapitalna. Trzymajcie się, zapraszam do komentowania, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Dobra, kończymy, na razie, cześć!